Sobie drugi. Oś jest mocna. A, to ta strona. Ona zaraz się rozejdzie. Pękła z drutów. No to trzeba nad powietrze upuścić, żeby biedy nie żyło. Ale gula tu, nie? Jakaś. No właśnie, żeby nie strzeliło, bo strzeli wam to jeszcze z uskołki łapać. Niech sobie ubędzie. Wszystkie tu myślę, że... Miękka. A zobacz, tam już sam. Ubski to już? Dwa cwawniki kupić i co to? Tutaj nadetniem wygniemy tak samo. Jedyny problem to będzie, wiesz czym? Wiercaniem dziur, bo nie mamy czym. Tak. Sięgło to jest gumą rozmalone. Aha. To jest wycinane z opony. Umyć to, to. Wszędzie też dziury, nie? Nite, ten uteczka. Fajna motka. Nie ma co stukać to. A tu jeszcze jest jeden skarb. Belka z 60 spawana. Gdzie? W bramie. O, ten skarb odzyskam. A, tu, o! No, pokaż. Prosta belka. 60. Za jakie miękkie. A to do to odzyski. Tak samo rama tutaj. Tam też widzę. Tu belka z 60 schowane. Prosta, nie pogięta. Ja pierdzielę! A on się przyspawany od dołu? Kto? Nakrętki? No. Nie. Nie. Jak ona się odkręciła? A bo to w ramie jest wywiercone. Wintowane w ramie? No. A, dobra. To też się podejdzie. Tu nie chciałem odkręcić. Kurwa, jak to chodziło? Wszystko jest połamane. Zobacz, jakie wyspawali. Dawaj łogień mu. Trzymaj. To milkiłeś, to milkiłeś. Kurwa, cierpa. Musisz wyjąć i wybijać. O, a to na klinie. To na klinie, elegancko weszło. Nawet smarowane było. Wyjmuj wałek, Piotr. No to bal dobry, co? Prosty, o! Znaczy to powinno coś tu wyjść, bo ktoś zmieniał, widzę ten wał ten cały napędzający. No co się śmiejesz? Działa to działa, nie? Pewnie tak. Łap ten bal. Łapkiem prawie. A co ja się kłam? Dobra, wyjmuj zawleczkę drugą. Szybko to zrobiłeś. Kurde, tutaj się trzęsie. No mówię, to wszystko jest roz... No, tutaj kurde urwane. Tam też śruby nie ma. Śmigiełką trzeba było wyjąć. Śmieszne jest, chcesz to ruszyć. To co ja mam tu zrobić? Trzeba się i się rozpłakać. Aha. A nie, to tylko wypić? O! Okej, ja odkręciłem 18, ty te 4 już. Tak, ja wolałem 100 odkręcić niż te 4. Te 4. Te 4? Mhm. Dawaj kątówkę. Pierwszy ktoś zakładał to, potem wbijał tego. Ten, kto konstruował, to nie pójdzie do nieba, nie? Będzie rozbierał
i składam te wszystkie RCW, co wychodzi. I wymiarłem sobie, wziąłem kurwa lagę. Co? To zaparł się. Mamy długie 17. Nie patrzył. Nie odpal, nie ma opcji. No. Aj. No czemu tak się stało? Dawaj kable Passatem podjęte. Ale to już to nie tego wina. Za słabo kręci? Myślisz, że za słabo obrót? Tak. Ej Piotr, co nie pali? O. Już, wszystko. Ale po co to było między te wkładać, kurde, wzmocnienie? O, belka. O. Ta. No tak, tak, już od razu kręć. Ja gdzie, kurde. To tak o trzeba, o chłopaki, to zrobił to pierwszy raz. Nie, to tak ono wyskakuje. No. Idzie. Kurde. No cały, ale... Gorący. Śruby te zabierać. Test klucza. Jedna? Nie, jedna. Jedna taka duża? Jedna. Zardzewiała tylko tak. Max moc. Tak to pukasko do kapisztoli. Tak. Gdzie jest ten dalej? Nic nawet się nie ruszy. Ale będę trochę punkt. Dobra, to po kolei z tej przykładni, patrz. Trzeba jeszcze wykręcić tu jedno, nie? I tu jedno, widzisz, urwane są. I tu. Wszystko trzeba grzać. W ogóle oleju nie było, tylko tyle, co skapało. Obudowę popęknięta. Znaczy, nie było tego. I trzeba by było jeszcze dokupić simmering taki, ale już dopiero teraz rozebraliśmy. To niech tam to się wtuczny kupi. A tu idzie, o. Jeden, widzisz? Mhm. No. O, zobacz, jaka zębatka, jak knówka. A wiesz, ile to gówno kosztuje o to? To? No. 56 zł. No, kręciliście, tak, ale grzaliście. Grzaliśmy. No, zobacz. Weź. No jest umyty nawet. Majster, chce to poprawić. No, a jak? I patrz, jeszcze jedną rzecz. W samochodzie sprzęgło znalazłem całe nówkę gumową, wiesz? 15x30 wcześniej był rozmiar kurwa sprzęgło. 36 zł to kosztuje. Właśnie nie opłaca tej gumy, ciągle się bawić z tym wszystkim. No właśnie nie wiem. No i którzy tak mają. I tu jeszcze trzeba wymienić simmering. Gdzie? Tutaj, bo woda leci. To nie taki sam jak tam? Dobrze, dwa kupiłem. Ale to nie, to takie głupoty. A ten wałeczek, ten co tu idzie, co ucięliśmy. No. O tak idzie, o. To on jest krzywy i on kosztuje 68 zł. Co mówiłeś już? Co? Co mówiłeś już? Nie, nie zamawiałem jeszcze nic. No i kurczę, ale będzie teraz zrobiona robota. Tu już jest tył wyspowany. Będzie mocowane skrzynie do tego. A nie. Widziałeś, jednak dystanse są? Wysła dla Dara tak? Zdjęcie, no? No. Pęknięte, ale tu zasylikonowane jest elegancko. Chodzi wszystko? Tu nie mogliśmy jednej tylko wykręcić, bo tu też wykręcaliśmy jedną.
Bo tu i to rozwiercali się, czy co? Ktoś krzywo, wiesz, zaczął wiercić. Nie trzeba nic zbijać, jak elegancko się ustawi, to cyk, cyk, cyk i o. No i tutaj się wsadza. A, chuja. Tutaj jeszcze ten. Silikon? Nie silikon. Tu idzie specjalna podkładka jeszcze. Trzeba wyklepać? A masz czego? Na pewno w tłuszczu myślę, że dostanie się takie coś. O, a Piotruś mi kupił łożysko do sprężarki. Do klimy. Będzie zakładane. No. Nietypowe, panie, na tych numerach nie mogę znaleźć. Ale jest Made in Japan. Japańskie. Ale zaraz będzie. Całą jesień będziemy wapno wozić. Nie, remover powinien rozpuścić to. Preparat do mycia to jest. Nie? Coś tam schodzi. O, te dwa rzeczy. No zobacz, jak elegancko schodzi. Jak to można było urwać? Jedna. Jeszcze jedno tu. Ale to, to już trzeba by było... Tlenem. Dzisiaj ile by już wykręciliśmy tych śrub? No, od 11. O, drugą od razu tak samo kładę. Dwie rozmierze i wiercimy. Tu do równego. Co to znaczy temperatura? Ręce przecież na to spadło. O, miałeś Piotr takie prace w szkole? A ty przecież nie byłeś na tym. Ja nie byłem w agrobiznes. PMR, tylko agrobiznes. Ja tam nie poszedłem do szkoły robić to, co robiłem już 10 lat. Takie mieliśmy pilniki, że hej. Czy masz ściągacz dobry? Mam ściągaczu, że hej. I okrągły i... Łożyska podobierać, łożyska wymienić. I tak dzisiaj nie ma kiedy jechać. No nie ma już kiedy jechać. Wszystko pozamykane. Śrub do kół nie ma. Śrub tutaj nie ma. No właśnie nie wiem, czy 16? Warto, czy śruba? No to 16 szukaj.